Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie po pierwsze o moich planach na W58, dlatego że wielu z Was pyta mnie, czy to w komentarzach na YouTubie, czy to na Instagramie, nawet wysyłacie wiadomości prywatne, czy na Discordzie, na PW również, jakie są moje plany co do tego serwera. Czy będę grał, jaką klasą będę grał, czy długo, czy krótko, czy będę robił swoją gildię, czy może dołączę do jakiejś gildii, jak tak to do jakiej, naprawdę masę pytań takich dostaję i po prostu dzisiaj wreszcie Wam na to odpowiem, bo szczerze mówiąc sam bardzo długo się zastanawiałem, co ja chcę na tym serwerze robić, więc dlatego też tak długo ten filmik nie powstawał. No i druga część tego filmu będzie składała się z omówienia Barda, dlatego że w tym momencie wszedł już on oficjalnie do gry, w tym momencie możemy go założyć tylko i wyłącznie na serwerze pierwszym niemieckim od dzisiaj, czyli od 18 sierpnia od godziny 10 i po prostu ja mam zrobioną ściągę, jak ten Bard wyglądał na drugim serwerze beta i porównamy, czy coś się zmieniło, jak to teraz wygląda i może komuś po prostu pomożemy podjąć decyzję, czy faktycznie ten Bard będzie mocny, czy nie będzie mocny. No wiecie, jakoś to mimo wszystko już będzie wyglądać, skoro będziemy znać szczegóły, jak on faktycznie tutaj działa. Tak jak mówię, dzisiaj od godziny 10 wszedł na serwer pierwszy niemiecki, no a od jutra będzie można już go założyć na wszystkich tak naprawdę serwerach. Więc dobra, na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Oprócz tego subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie pamięta, piszcie komentarze, jakie są w ogóle Wasze plany co do W58. Czy planujecie tam grać, czy będziecie grać na grzybach i podbijać topkę, czy eko, czy free to play, czy nie wiem, może swoją gildię robicie, czy w ogóle może ignorujecie ten serwer, nie mam pojęcia, w każdym razie chętnie to sobie poczytam, więc piszcie po prostu w komentarzach, no i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i dobra, tak jak zresztą już sami widzicie, jednak zdecydowałem się zagrać Bardem na tym serwerze. Chciałem tak ładnie zacząć, może teraz to w sumie wyloguję się z tego serwera, bo pewnie Was to pikanie denerwuje, no ale jak tutaj sami możecie zauważyć, mamy po prostu Barda założonego i tym Bardem będziemy sobie klikać. Z jakiego powodu? Po pierwsze, szczerze mówiąc, skusiły mnie troszkę wyświetlenia, bo jakby wiadomo, nowy serwer w połączeniu z nową klasą, to wyświetlenia będą na pewno ogromne, więc jakby stwierdziłem, że czemu nie? Czemu tym Bardem nie poklikać, nie potestować, nie popróbować go i przy okazji po prostu fajne wyświetlonka sobie nabić, więc to mnie chyba najbardziej skusiło, bo jak pewnie wiecie, jak oglądaliście tam któryś z poprzednich odcinków, to ja mówiłem, że nie wiem, bo numer serwera mi się bardzo podoba, numer serwera jest bardzo fajny według mnie na to, żeby grać po prostu tutaj long term i długo i jakby, żeby się dobrze bawić, więc numer serwera nie jest problemem, no ale tak jak Wam mówiłem, zastanawiałem się, czy nie zagrać tutaj może łowcą demonów, żeby to jakoś, wiecie, wyjść z tej, powiedzmy, takiej ramy, dlatego że no to jest w sumie główny minus i głównie nad tym się zastanawiałem przez ten cały czas, czy jak to tutaj będzie wyglądać, czy po prostu 3/4 serwera, bo pewnie tak będzie, weźmie tego Barda i jakby no każdy będzie grał Bardem, nie? Więc my tutaj jakby wtopimy się, można powiedzieć, w tło, no bo no serwer wiadomo, startuje razem z Bardem, więc tu wiadomo, że każdy po prostu, no nie każdy, no ale mówię, 3/4 serwera tego Barda piknie, więc moim zdaniem to jest chyba największy minus tego serwera i to sprawiało, że się tak długo zastanawiałem, czy może jednak nie wziąć czegoś innego. No ale koniec końców zdecydowałem się właśnie na tego Barda. Jak pewnie pamiętacie, jak tam śledzicie Shakesa od dłuższego czasu, no to zawsze nowe serwery, przepraszam, nowe klasy postaci wychodziły z kilkoma nowymi serwerami. Przeważnie to było kilka krajówek, na przykład tam, nie wiem, Polska, Niemcy, Czechy i tak dalej i to się jakoś fajnie rozbijało. Jak wychodził Paladyn, to też to zostało po części rozbite, dlatego że wtedy wyszedł serwer 27 międzynarodowy, na którym tutaj jestem, ale chyba topka, no właśnie, topka teraz nie działa, bo Wam chciałem pokazać, jak to wygląda, no ale wtedy, tak jak mówię, wychodził Paladyn i wyszedł on na serwer 27 międzynarodowy i jeszcze przy okazji na serwer 35 polski, więc to również się tak po części rozbiło, natomiast teraz jedyny serwer, jaki wyjdzie z tą nową klasą postaci, no to jest właśnie ten 58 międzynarodowy i po prostu wszyscy polecą na ten serwer, wszyscy z wszystkich tam krajów i tak dalej, więc no mówię, no Bardów będzie od groma na pewno, fajnie jakby tak to nie wyglądało, no ale siłą rzeczy tak to będzie wyglądać. Chciałem Wam pokazać W27, bo tak jak mówię, tutaj niestety topka się wykrzaczyła w tym momencie, natomiast W27 już ma kilka ładnych lat, a mimo wszystko w top 10 tego serwera mamy 9 paladynów i jednego zabójcę. To musicie mi uwierzyć na słowo, jak się topka naprawi, to sobie sami możecie zerknąć. Specjalnie to Wam chciałem pokazać, no ale jak widzicie, nie jest mi dane. W każdym razie, no boję się, że po prostu W58 po tych kilku latach też tak będzie wyglądał. Ale mimo wszystko zdecydowałem się na tego Barda, obejrzałem sobie jakieś tam swoje odcinki właśnie z tej pierwszej bety, z tej drugiej.
drugiej i stwierdziłem, że jednak ta jego mechanika nie jest taka zła. Ja się tu obawiałem, że mi nie podejdzie po prostu, że jest taka śmieszna dość, że tak nie po prostu mój styl gry, no ale mimo wszystko jak obejrzałem to ponownie, przypomniałem sobie, no bo jednak to już było jakiś czas temu, to stwierdziłem, że może naprawdę ten bard być ciekawy i to co wspomniałem, jest to minus i plus, że właśnie jest to jedyny serwer, na którym wychodzi bard. Minus dlatego, że mówię, większość będzie nim grała, natomiast plus jest taki, że będzie to taki, wiecie, OG serwer, z którym wychodził ten bard i jakby tutaj sobie pograć, wspinać się na ten swój szczyt, powiedzmy, rankingu czy coś w tym stylu, będzie również bardzo, bardzo ciekawy. Więc to jest jednocześnie i plus i minus. Tak jak mówię, serwer jest ładny, jeżeli chodzi o numer. Tu ja już jakby nie będę wchodził w szczegóły, no ale mi numer musi podpasować, musi być ładny, żeby po prostu na nim grać. Więc będzie to najprawdopodobniej seria long term, seria na tryhardzie. Wiadomo, że ja wiem w ogóle, bo co do gildii, to będę dołączał do topowej, więc tu jakby od razu powiem, że nie robię swojej gildii, ani do żadnej polskiej nie dołączam, ani nic takiego. Mam po prostu gildię, która najprawdopodobniej już teraz wam mogę powiedzieć, że będzie top 1 i powiem wam szczerze, że taki skład mamy zebrany, tak mocny, że raczej będzie ciężko tutaj komukolwiek nam zagrozić. Oczywiście fajnie by było, jakby ktoś zagroził, bo jednak by było ciekawiej, no ale tu już wam mogę powiedzieć, że jak wszystko wypali, nic tam się nie rozsypie, no to gildia będzie naprawdę przemocarna. I do tej gildii dołączam, no bo skoro to ma być seria na tryhardzie, no to muszę mieć gildię, w której jakby od pierwszych dni będzie mi się dobrze grało i będę po prostu mógł wam fajny gameplay pokazywać na tym bardzie. Jakby bard będzie, wydaje mi się, powyżej 500 level, w sensie to będzie seria na długo i tak dalej. Będzie to spoko zapychać, bo teraz za wiele się nie działo, a tutaj na W58, zanim się skończy, powiedzmy, taki content do nagrywania, to zaraz będzie W60, na tym W60 wszystko pozostaje bez zmian, gramy tym zwiadowcom również na tryhardzie, więc jakby, wiecie, to wszystko się fajnie zazębi i będzie co oglądać, więc jakby W60 od razu uspokoję tutaj wszystkich, pozostaje bez zmian i będziemy na nim grać tak, jak mieliśmy po prostu grać. Dobra, więc chyba tyle, jeżeli chodzi o to W58. Powiedziałem, że jedyna możliwość, że jakby szybko tutaj skończę, że mi się odwidzi czy coś, to po prostu będzie, jak ten bard mi totalnie nie podejdzie. Jeżeli będzie słaby, jeżeli będzie, nie wiem, niefajny do grania, niefajny do oglądania czy coś w tym stylu, no to wtedy po prostu skończymy, ale raczej takiego czegoś nie zakładam, bo z tego co słyszałem, bard będzie naprawdę, naprawdę mocny. Z tego co są już jakieś obliczenia, już są jakieś symulacje, jak to wygląda, to ten bard może się okazać jednak jedną z lepszych klas postaci, to wam od razu tak zaspoileruję, więc no ciekawie na pewno będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Od razu powiem, że streamek ze startu W58 będzie jutro na Twitchu o godzinie 15:30 około sobie odpalimy i tam po prostu zaczniemy. Też jeszcze co do tego serwera, to wspomnę, że będzie oczywiście na start serwera ode mnie niespodzianka, polecam być na live'ie, polecam tutaj śledzić kanał, na Discordzie pewnie też wleci informacja, tylko to wiadomo, tak jak zawsze mogę równo o 16, czyli równo ze startem serwera wam powiedzieć, natomiast będzie po prostu ode mnie z niespodzianka z okazji W58, tu jakby możecie się domyślać, no ale tylko i wyłącznie tyle powiem. Dobra, teraz przechodzimy do tego, jak ten bard faktycznie wygląda. Sorry, że się tak świecę na kamerce, jest strasznie gorąco znowu od kilku dni, no ale trudno, tu mi jeszcze te światła świecą na mordę, no ale jest jak jest. W każdym razie tak, przechodzimy do tego barda, tak jak mówię, od dzisiaj od godziny 10 można go założyć na serwerze pierwszym niemieckim, więc kto chce, to już teraz sobie może potestować, natomiast jutro już będzie go można założyć na każdym innym świecie. Na W58 już można od poniedziałku, no ale wiadomo, że tam jeszcze grać na nim nie można. No i teraz tak, zrobiłem sobie ściągę, jak ten bard wyglądał na właśnie tym drugim serwerze beta, który z nim wyszedł, no i na pierwszy rzut oka zmian za wiele nie mamy. Ja wam może pokażę na początek język polski, dlatego że w polskim języku nie ma jednej dość istotnej rzeczy, która jest w języku angielskim, ale zaraz do tego przejdę. Natomiast tak, HP w dalszym ciągu jest razy 2, na pierwszym serwerze beta było razy 3, więc to zmienili, w sensie zmienili między pierwszym a drugim serwerem beta, między jakby drugim serwerem beta a tą wersją live, którą wszyscy będziemy mogli ogrywać, już jest razy 2. Tutaj jeżeli chodzi o pancerz, no to mamy 25%, wiadomo, główna statystyka, inteligencja, no tutaj HP jest bardzo istotne, żeby trzymać, myślę, czy w ogóle nawet nie iść 1:1 między HP a tutaj inteligencją od samego początku, dlatego że pamiętamy, jak działa pasywka, jeżeli nie pamiętamy, to odsyłam do tych filmów, które już nagrywałem na temat barda. Musimy tutaj mieć ileś tam minimum wytrzymałości, żeby ta pasywka była taka w pełni mocna,
mocna, czyli ta długość wynosiła tyle, ile powinna, czyli jak widzicie 3-3-4. Zawsze mamy tutaj druga linijka od końca napisane, ile musimy mieć minimum tej wytrzymałości, żeby po prostu ta premiowa długość była maksymalna, czyli była to dwójeczka, więc polecam na to patrzeć i polecam sobie utrzymać tą wytrzymałość na odpowiednio wysokim poziomie, nie? No bo jakby korzystać z pasywki nie w 100% jest moim zdaniem bez sensu. No ale teraz tak, mówię, jak wpiszecie Bart Neutral, to wszystko Wam opiszę, jak to działa. Tutaj tak samo, nie wiem, kto chce, to sobie może zatrzymać film i po prostu przeczytać. Jeżeli nie chcecie samemu robić tej postaci, ani tam wyszukiwać innych filmów. Natomiast mamy oczywiście trzy instrumenty. No i pierwszy instrument to jest jakby redukcja, zwiększa nam maksymalną redukcję obrażeń. Normalnie mamy 25%, no i tu zwiększa do 40%, tu zwiększa do 55% i 75%, więc tu jakby te liczby się nie zmieniły, takie same były na drugiej wersji beta. Jeżeli chodzi o środkowy instrument, no to mamy lutnię, zwiększa obrażenia zadawane przez twoją broń. No i tutaj mamy tak, 20%, 40% i 60%. Bart generalnie ma obrażenia maga, więc jakby i tak bije dość mocno, ale to do tego zaraz przejdę, bo jest jeszcze jedna ciekawostka związana z pancerzem. Bart tak czy siak powinien bić mocno, no a tu jak jeszcze wejdą te obrażenia dodatkowe, to w ogóle będzie to, myślę, że bardzo fajnie wyglądać, jak nam jeszcze wejdzie kryt, ale do tych krytów też zaraz przejdę, bo właśnie jednej ciekawej rzeczy nie mamy tutaj w polskiej wersji napisanej. No i tak jak mówię, to wygląda tak samo właśnie jak na tym drugim serwerze beta. No i jeżeli chodzi o trzeci instrument, to mamy leczenie. Przywraca część twoich punktów życia. No i mamy 5%, 7,5% i 10%, czyli tak samo było na tym właśnie drugim serwerze beta. I teraz tak, co się zmieniło, jakie są fakty, jeżeli chodzi o zmiany, bo mam pewne jedną zmianę, to jest takie bardziej przypuszczenie, które jest raczej realne. No i drugie to jest fakt. Jak teraz sobie zmienimy na wersję angielską i właśnie wybierzemy ten instrument, no to tu dochodzi nam dość ciekawa informacja. Krytyczne ciosy nie mogą być blokowane ani unikane, no bo jak pewnie wiecie, ten Bart, ja tam robiłem takie zestawienie ze wszystkimi klasami, jak on działa, i to warto sobie obejrzeć, żeby jakby mieć pełny obraz, jak to wszystko wyglądało. Natomiast kiedyś czegoś takiego nie było. Teraz jak mamy ten instrument założony i wejdzie nam krytyk, no to nie może on być ani uniknięty, ani zblokowany, więc tu wszystko jakby dąży do tego, żeby chyba na zwiadowców zwiadowców, zabójców, tam wojowników, druidów i tak dalej, używać tego instrumentu, no bo jednak no jest on bardzo, bardzo mocny, wydaje mi się. To pierwsza sprawa. Natomiast jeszcze jest druga sprawa taka, zastanawiam się, czy na magów w ogóle leczenie nie będzie lepsze aniżeli to, no ale to wiadomo, wyjdzie w praniu, więc to jest bardzo istotna rzecz, która została dodana do tego barda. No i druga sprawa, to jest takie bardziej przypuszczenie moje, że po prostu Bart ignoruje pancerz. To jest tylko i wyłącznie przypuszczenie, natomiast dużo osób robiło testy i wszystko wskazuje na to, że ten Bart ten pancerz ignoruje, więc zwróćcie uwagę, ma on obrażenia od maga, natomiast te obrażenia były i tak troszeczkę redukowane przez pancerz, czy to właśnie zwiadowcy, czy tam wojownika, czy no generalnie naszego przeciwnika. Natomiast jeżeli by się okazało, że on ten pancerz ignoruje, no to nie dość, że mamy maga, no maga po prostu, nie? Jakby zwyczajnego maga, no to jeszcze jak założymy tą lutnię, to w ogóle masakra, nie? Takie obrażenia tutaj wejdą, jak wejdzie plus 60%. Tu jeszcze nie może, jak będzie to kryt, to nie może uniknąć, ani nie może jakby zblokować, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo mocne. I wszystko wskazuje na to, że faktycznie ten Bart, ten pancerz ignoruje. Także no, zapowiada się naprawdę mocna klasa, ale to są wszystko przypuszczenia, to jest wszystko teoria, wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu. I chyba tyle, nie? Tutaj więcej się nie zmieniło, tak jak mówię, wydaje mi się, że ten instrument będzie najczęściej grany, być może jakieś leczenie, może na przykład na magów, tak jak wspomniałem, no bo skoro obrażenia będą i tak te same, to tutaj jakieś leczenie by się przydało, chociaż no jeżeli obrażenia będą mag na maga te same, to jak tu nam jeszcze wejdą zwiększone, to będzie łatwiej może z tymi magami, więc może tylko tego się będzie używać, nie wiem, to wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy jutro, jak już będziemy sobie, powiedzmy, po części też testować. No ale ten Bard naprawdę się zapowiada ciekawie i mocno. Dajcie znać, co wy o tym oczywiście myślicie. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba.
podobało. Dajcie znać też, jaką klasą oczywiście planujecie po tym już filmie zagrać, bo może coś Wam się jednak zmieniło. Tu jakby to są tylko i wyłącznie spekulacje i przypuszczenia, to wszystko wyjdzie w praniu, żebyście potem nie narzekali, że o, Neutral powiedział, że ona będzie mocna, a w ogóle mi się nie podoba. Grajcie i wybierajcie taką klasę, która jest zgodna z Wami, to od razu powiem, żebyście Wy po prostu się nią dobrze bawili. No ale mówię, no my sobie przetestujemy tego barda, zobaczymy, jak on będzie wyglądać, bo zapowiada się ciekawie. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Przypominam, że jutro na Twitchu start o godzinie 15:30 z nowego serwera, więc zapraszam serdecznie. Możecie wbijać oczywiście na, no to powiedziałem, Discorda, Instagrama, Twitcha. Zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bo będzie startować, tak jak mówię, nowa seria z barda. Kto jest po prostu zainteresowany i będzie sobie oglądał, to będziemy to w miarę regularnie nagrywać. Może i nawet, jak będę miał czas, to codziennie coś będzie wlatywać przez ten pierwszy tydzień, powiedzmy. No i oczywiście piszcie te komentarze, tak jak już powiedziałem. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!